Siemanko, z tej strony Czuk, witam was w 7 odcinku serii Gier Niepełnosprytnych. W związku z tym, że 7 to okrągła jubileuszowa liczba, zdecydowałem się znów zmienić konwencję mojego filmiku. Przede wszystkim zdecydowałem się pokazać swój ryj. Na szczęście nie będziecie go oglądać zbyt długo, ponieważ od razu przejdziemy do gry. A produkcję mamy dzisiaj bardzo ciekawą, ponieważ będzie to taktyczna strzelanka pod tytułem Takedown Red Sabre. Jest to gra studia Cirelion Games, która w 2013 roku została ufundowana za pomocą Kickstartera. Sama produkcja kierowana jest dla fanów taktycznych strzelanek typu Rainbow Six czy SWAT. Osobiście się do takich nie zaliczam, ale w sumie chętnie w to zagram. Szczerze mówiąc, mam bardzo wysokie oczekiwania co do tej gry. No dobra, przecież wszyscy wiemy, że w tej serii pokazuje tylko gówno. Łącznie ze swoją twarzą. W każdym razie widzicie, że zaopatrzyłem się już w swój hełm bitewny, mam kałacha. Także napierdalamy! Gra nie robi dobrego wrażenia już od samego początku. Menu główne jest dość ubogie i możemy sobie pogrzebać trochę w opcjach, zmienić klawiszologię, czułość myszy i inne pierdoły tego typu. Dodatkowo z poziomu menu możemy wybrać sprzęt, z jakim chcemy popylać podczas misji, a także przypasować ekwipunek pozostałym klasom, które reprezentują nasi kompanii. Nie wiem jak wy, ale według mnie coś takiego powinno być zawarte tuż przed samą misją, jak to było zrealizowane chociażby w Rainbow Six, a nie nazwijmy to globalnie. Przecież przed każdą misją, jeśli chcemy zmienić ekwipunek, musimy się wracać do menu głównego. Czyżby lenistwo twórców? Zdecydowanie tak, co przejawia się zresztą później. Po kliknięciu play możemy sobie wybrać rozgrywkę w pojedynkę lub w internetach. Niestety Takedown nie przykuwa obecnie nikogo przed monitorami komputerów i próżno szukać choćby jednego zbłąkanego serwera. Nie pozostało mi zatem nic innego jak samotna rozwałka okraszona taktycznym sosem. Do wyboru mamy tryb misji, Tango Hunt oraz rozbrajanie bomby. Z szacunku do samego siebie sprawdziłem tylko pierwszy tryb, ponieważ już wiedziałem co się święci. Do wyboru mamy dwie misje treningowe, które kończy się w kilka minut plus 5 minut. Misji głównych. W chuj dużo. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy kolejne są odblokowywane w trakcie postępów, czy może poprzez płatne DLC. Niestety nie dam rady odpowiedzi wam na to pytanie. A dlaczego, dowiecie się już za chwilę. Muszę przyznać, że pierwsze wrażenie estetyczne z rozgrywki było nawet dobre. Grafika, choć do bólu plastikowa, wygląda nie najgorzej. Model broni również wygląda i dobrze trzyma się go w łapie. Silnik Unreal Engine robi tu zdecydowanie dobrą robotę. Dodatkowo Red Sabre działa płynnie na najwyższych detalach w 60 klatkach na sekundę. Nawet komicznie klękający do miecza kompanii nie budzili z początku wielkiej niechęci. Pierwszy zgrzyt pojawia się natomiast już w 36 sekundzie od rozpoczęcia. Co to kurwa jest? Ameba? Skąd on się tu wziął? Dosłownie chwilę później nasz kompan popisuje się widowiskową głupotą i włazi mi pod granat, kopiąc bez troski w kalendarz. Pozostali nie pożyli o wiele dłużej, ponieważ jedną z serią wybił ich mający rentgenowski wzrok terrorysta. No właśnie, dochodzimy do samego sedna i rdzenia Takedown Red Sabre. Gra jest niesamowicie trudna. Niestety nie przez inteligencję przeciwników, którym przeważnie brakuje piątej klepki, ani nawet nie przez ich kocie ruchy, ponieważ ci poruszają się z graczem spoconego grubasa w tramwaju. Wszystko przez cholerny super rentgenowski wzrok Supermana. Dodatkowo przeciwnicy wyposażeni są wręcz w 100% celność. Wystarczy wychylić prawego włosa na lewym jądrze, a terrorysta zobaczy cię, mój drogi graczu, i pośle do piachu. Wtedy automatycznie wcielamy się w skórę towarzysza pozostającego przy życiu. Jednak co z tego, skoro nasi pobratymcy łażą za nami jak po sznurku, niczym wierny jamnik, i padają od razu po tobie. Jeśli o towarzyszach mowa, zdecydowanie również ich matki nie żałowały sobie Kraku i Jacka Danielsa podczas ciąży. A może to po prostu Matrix ma jakieś zwiechy? W każdym razie ziomeczki popylają sobie radośnie za naszymi plecami. Czasem zblokują się na drzwiach, czasem mają totalnie w dupie, że atakują nas terroryści, a jeden to mnie chyba nawet zabił. Prawdopodobnie w rewanżu za sprawdzanie jego wrażliwości na świszczące kule obok uszu. Jedno jest pewne, jeśli chcecie się odstresować po ciężkim dniu grając w fajnego, realistycznego, taktycznego FPS-a, to nie tędy droga. Ginie się tu dosłownie co kilka minut, czasem po kilkanaście razy w trakcie jednego posiedzenia. Przeciwnik zauważy cię zawsze, choćbyś stał od niego 2 km zasłonięty kilkoma ścianami. Oczywiście każdy niemilec ma w odbycie cyfrowy naprowadzacz kul albo inne ustrojstwo, bo jest strzelcem iście wyborowym. Zachowanie naszych towarzyszy jest przekomiczne. Mam jakieś 2 albo 3 rozkazy,
razy, ale ceteki mają to gdzieś i robią co chcą, co przeważnie sprowadza się do przybierania dziwnych póz i zastygania w miejscu. Najlepsza była chyba misja na platformie wiertniczej, gdzie część naszych chłopców zignorowała rozpoczęcie przeze mnie misji i klęczała sobie radośnie przez cały jej przebieg. Wstyd się przyznać, ale nie przeszedłem nawet jednej misji. Liczba zgonów, głupota towarzyszy i super strzelność przeciwników wyprowadziła mnie autentycznie z równowagi. Kiedy w końcu w misji na statku myślałem, że uda mi się wykonać choć część założeń i uratować choć jednego, jedynego z zakładników, stała się rzecz kosmicznie wręcz niewiarygodna. Jeden z moich towarzyszy nie wytrzymał presji i w związku z kupą w majtach zajebał biedakowi pięknego headshota tuż po uratowaniu. No jebłem. I to już koniec 7 odcinka Gier Niepełnosprytnych. Mam nadzieję, że odcinki w takiej formie wam się spodobają. A jeżeli nie, to trudno, ponieważ zamierzam pokazywać swój ryj coraz częściej. Wróćmy jednak do samej gry. Jeśli miałbym wystawić jej jakąkolwiek ocenę, powiedzmy od 1 do 10, byłby to penis. Smutny penis. Oczywiście jeśli podoba wam się odcinek kręcony w ten sposób, zachęcam do łapkowania w górę, a jeżeli nie, to oczywiście w dół. Dla najbardziej wytrwałych przewidziałem opcję subskrybowania mojego kanału, do czego gorąco zachęcam. Dzięki wielkie za oglądanie, do następnego odcinka, cześć! This is-